Czy dla ciebie to nie była jakaś przykra niespodzianka, że nie znalazłeś się w wyjściowym składzie? I kiedy to zostało ustalone? Bo przed meczem trener Bielica powiedział, że ty miałeś jakiś delikatny problem fizyczny. To była taka bardziej zasłona dymna ze strony trenera, czy faktycznie coś tobie tam dokuczało? Ale mów nam szczerze, z głębi serca. Nie chciałbym akurat komentować tej sytuacji, że w dzisiejszym meczu nie wystąpiłem, bo od pierwszej minuty. Nie był zdrowy, to bym to do Warszawy nie przyjechał. Byłem gotowy na 100% do meczu i taką decyzję trener podjął, że nie wyjdę w pierwszym składzie. Jego decyzja, ja byłem gotowy od początku, więc powiedział mi to dzień wcześniej, że w meczu z Legią nie będę grał. A jak to wyglądało z ławki rezerwowej, kiedy obserwowałeś pierwszą połowę? Jakie były wasze przemyślenia? Bo na pewno między sobą na bieżąco to wszystko komentujecie. Od początku meczu Legia była bardziej konkretna. Ona dążyła do zdobycia bramki. My gdzieś w tych atakach Legii było widać, że chcą ten mecz wygrać. My tak jakoś spokojnie czekamy, a Legia cały czas atakowała i było widać to szczególnie w pierwszej połowie, że Legia chce zdobyć 3 punkty i gdzieś ta pierwsza bramka na pewno im to pomogła.